Witam w kolejnym programie Garaż. Tak jak zapowiadałem, znowu jesteśmy w Trax Racing. Tym razem przedstawimy troszeczkę inne auto. Auto rajdowe Pawła. Znowu kolejne auto Pawła. Jest to Peugeot 205, który uczestniczy w rajdowych samochodowych mistrzostwach Śląska, w których też miałem przyjemność się ścigać razem z Pawłem. Dokładnie. Paweł, opowiedz trochę o tym samochodzie, bo wiem, że wcześniej nim jeździłeś w górskich wyścigach. Tak, jest to Peugeot 205 1.9 GTI z 89 roku. Klasyczna konstrukcja hot hatcha. Mocny dziadzio. Mocny dziadzio, dokładnie 25 lat ma. Prosta, ultra prosta konstrukcja samochodu, silnik 8-zaworowy. Dokładnie, jeździmy w Mistrzostwach Śląska, aczkolwiek ja w innej klasie, bo ja w Pucharze Legend dla aut historycznych, zabytkowych. No już zasłużył sobie na miano legendy. Dokładnie, dokładnie. Czyli rozumiem, że nowe technologie Cię mniej interesują niż tutaj, prawda, klasyki takie. Wiesz co, zawsze lubiłem auta czysto mechaniczne, bez jakiejś zbytniej elektroniki i dodatków. Auta, które są dosyć proste, siermiężne w prowadzeniu, ale przy okazji mają to coś, mają tą duszę. Więc ja chyba takie auto wolę. No słusznie, ja się z tobą też zgadzam, że teraz elektronika to zabija całą przyjemność z jazdy. Dokładnie. W samochodach współczesnych. A powiedz mi, jaką moc ma ten samochód? Bo skoro on jeździł w górskich samochodowych mistrzostwach, to wydawałoby się, że powinien mieć jakąś strasznie kosmiczną moc. Wiesz co, w tym momencie jest 140 koni, w górach była moc podobna, aczkolwiek była strasznie krótka skrzynia biegów i torowe zawieszenie. Właśnie, a krótka skrzynia biegów to znaczy do ilu? Do 170 była. Czyli na piątce miał 170 na tak. godzinę, już odcinkę. A przy ilu odcinał? 6800. Czyli nie kręci się zbyt wysoko. Nie. Rozumiem. A czy jakieś poważne przeróbki były robione w silniku? Tak, jest zastosowany inny wałek wyścigowy, Newmana 300. Inne podwójne sprężynki zaworowe, jest regulowane koło rozrządu, jest obrobiona głowica, ale zgodnie z homologacją grupy A. Jest inny komputer sterujący, troszeczkę mocniejsze wtryski, regulator paliwa, przerobiony układ lotowy. Niestety homologacja Peugeota nie jest na tyle rozbudowana, żeby zmodyfikować ten silnik jakoś drastycznie. No, to jest bolączka aut sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, że... Ale mogłeś zrobić z kolei B grupę z tego. No mógłbym, troszeczkę brakuje do B grupy legendarnej. No, tak. Ale był kiedyś taki pomysł, ale niestety finanse mogłyby przerosnąć budowę tego auta. Czyli generalnie dużo zostało zrobione przy silniku. Myślę, że maksymalnie ile pozwala grupa A. Można byłoby jeszcze bardziej go doprężyć tłokami. To był jakiś taki stage drugi, którym planowaliśmy go wprowadzić. A powiedz mi, jakie masz zawieszenie w tym samochodzie? Wiesz co, zawieszenie to jest Bilstein. Trochę przerobione, nie jest to normalny Bilstein. Z tyłu jest Bilstein takiej serii Motorsport, który ma zupełnie inne parametry niż taki pseudosportowy B6. Z przodu jest przerobione B6 ze sprężyną Aibacha. A z tyłu rozumiem, że on jest na belcy. Bolączka francuskich samochodów w rajdach. No, tak. Uciekający, podskakujący tył, dokładnie. Ja to zniwelowałem właśnie tym amortyzatorem, odpowiednim doborem ciśnień w oponach i dystansami. Aczkolwiek ideału nie ma, więc... Ale jest całkiem nieźle. Może sobie zobaczmy teraz. Co masz jeszcze w tym samochodzie? Hamulec to klocek DS3000. Generalnie klocek, który powinien się mocno rozgrzać. Tak. Żeby mieć dużą skuteczność. Ale hamuje świetnie pomimo skrajnie małej tarczy i klocka. A czy uważasz, że to jest dobry pomysł na tak krótkie odcinki, jakie występują w trzeciej lidze, tej naszej tak zwanej popularnej trzeciej lidze? Nie ma problemu, jeżeli pamięta się o dogrzaniu tych klocków. Ja zawsze o tym pamiętałem i nie miałem nigdy z tym problemu. Oczywiście tuż po starcie na zimnym to nic nie hamuje. No tak.
Czyli trzeba było przed odcinkiem po prostu dogrzać mocno ten hamulec, oczywiście wszystko zgodnie z przepisami. Jak najbardziej, do 50 na godzinę. Tak. Rozumiem, że klatka bez problemu przechodzi DK. Tak, przechodziła i w Polsce, przechodziła i na Słowacji i podczas wyścigów górskich. Najbardziej bardzo rozbudowana jest, puszczona do kielichów, jest podparta w czterech miejscach o tylną belkę, fajnie to wzmacnia. Krzyże w drzwiach, przy głowie, zastrzał na dachu. Wydaje mi się, że to jest takie max wystarczające do gauta. Czyli tutaj już maksymalnie rozbudowana klatka, tak? Wszystkie. Tak. Myślę, że wystarczająca do tego auta, a czuję się w niej bezpiecznie. Dobrze, może siądźmy. Ja jestem ciekaw, jak porównanie z moim byłym Peugeotem.